Hej, zapraszam Was dzisiaj z nad tego kartonu ze zużytymi kosmetykami na właśnie zużycia kosmetyczne, moje włosowe z ostatnich 3 miesięcy i oczywiście nie tylko moje, bo jak ktoś był, to też używał, niektóre są moje Mateusza i generalnie widzę, że nie jest tego jakoś strasznie dużo, ale coś pewnie z każdej kategorii się znajdzie, także już nawet nie pamiętam, co tutaj jest, sporo w czasie tych ostatnich 3 miesięcy puszczałam dalej bardziej niż zużywałam do końca, stąd też no niektórych produktów tu po prostu nie ma, chociaż je tak jakby zużyłam i po prostu puściłam dalej po połowie czy przy końcówce, no ale parę zużyłam do końca. I zacznijmy od szamponu Gift of Nature by Visplantis. To jest szampon regenerujący do włosów pięknych, choć suchych, więc po pierwsze bardzo mi się podoba to nazewnictwo i taka włosopozytywność. I jeśli chodzi o moc, to to był szampon niby z mocniejszym surfaktantem, ale z działania nie był typowym rypaczem, to znaczy ani nie podrażnił mi skóry głowy, ani nie był jakoś taki super łagodny, więc typowo średnia moc, bardzo neutralny pod każdym względem, na przykład jeśli chodzi nawet o kolor, bo był całkowicie przezroczysty, zupełnie przejrzysty szampon, bardzo dobrze się pieniący, bardzo łatwo się rozprowadzający, spieniający w pojemniczku fantastycznie, zapach taki delikatny, lekko jakby perfumowy, kosmetyczny, nie narzucający się, nie irytujący, bardzo, bardzo przyjemny produkt, tak w skrócie. I z tego co pamiętam, to jeszcze był w mega, mega niskiej cenie, chyba nawet poniżej 10 zł. Z tego co pamiętam, to ten szampon mam z filmu współpracowego z Hebe, także tam też pewnie go dostaniecie, ale widziałam też w innych drogeriach. Bardzo fajna linia, cała ta Gift of Nature by Visplantis właśnie w takiej szacie graficznej, więc nawet jak nie złapiecie tego regenerującego szamponu, to myślę, że inne też są spoko. Kolejny produkt do mycia, to jest mój Merki, Kołosz. Dlaczego? Bo sporo kołoszy miało w ogóle w ostatniej linii taką wadę fabryczną, że po prostu były niszczelne na górze, więc od razu ja te wszystkie kołosze wyławiam i stosuję ja, cała rodzina i znajomi i wszyscy, więc w tym miesiącu sporo go zużywam i też dwa takie merkie mam powciskane w pompkę, i po prostu stoi przy umywalce, myję nim ręce, myję nim twarz, myję nim grzywkę codziennie, także grzywka i twarz są traktowane Merkim Kołoszem u mnie, który i świetnie mi oczyszcza skórę głowy i długość włosów też, nie przesusza, wręcz przeciwnie, bardzo mi reguluje i wydłuża świeżość przy upałach i przy zwiększonym pocenią się skóry głowy, jak jest właśnie taka pogoda, no powiedzmy jak teraz 26 stopni, a jest już 19:30, także wiecie, jeszcze jest ciepło i dość wilgotno na przykład tutaj w naszym mieszkaniu. Także jeśli chodzi o Merkiego, ja go uwielbiam i no, mogę używać jeden za drugim, także nie przeszkadza mi to, że bardzo, bardzo intensywnie zużywam codziennie praktycznie do czegoś i też do mycia ciała, do mycia twarzy, do mycia skóry głowy, wielofunkcyjny to jest produkt, także polecam bardzo, jeśli szukacie takiego produktu wszystko w jednym, do mycia po prostu no wszystkiego. Dodatkowo zapach jest bardzo mało męczący, bardzo lubię zapach właśnie Merkiego Kołosza, mam tu takiego prawie zużytego Flafika z kolei, on trochę jest bardziej słodki w zapachu i nawet nie wiem, dlaczego on mi tutaj wylądował, skoro jeszcze trochę go mam, także odstawiam i dozużywam sobie, on wleci na kolejne denko, ale jeśli mam tak zużywać opakowanie za opakowaniem, to na przykład Merkiego jestem w stanie zużywać po prostu non-stop, a od Flafika muszę sobie czasem zrobić przerywnik na coś takiego bardziej świeżego, bo jednak Flafik ma typowo owocowy zapach, taka brzoskwinia z mango. To nie wiem czemu jest w zużyciach, ale chyba już wiem, bo jest pęknięte i chciałam komuś chyba oddać, ale dobra, to też odstawiam. Widzę, że tutaj to pudełko zużyciowe nie jest jakieś super ogarnięte. Zdecydowanie zużycie za to mamy tutaj, bo przecięte, wymyte od środka. Jest to Sleeping Beauty maska do włosów o wysokiej porowatości. Na pewno zużyłam też o średniej porowatości taką wersję. I powiem tak, dla mnie te obie wersje są bardzo podobne. Nie odczuwam chyba jakiejś znaczącej różnicy. Jest to dla mnie świetna maska pech, taka kiedy nie wiem czego użyć, ale chcę użyć czegoś, co jest bogate w składzie, treściwe i realnie potrzebuje odżywienia, ale z drugiej strony nie mam jakiegoś pomysłu na włosing. Tutaj jest zapach zielonej herbaty, taki sam jak przy odżywce zielona herbata, jak dla mnie to jest ten sam zapach, nie czuję tu jakiejś szczególnej różnicy,
Także jest to jeden z moich bardziej lubianych zapachów u Anwen, więc i też te maski zużywam naprawdę, naprawdę z przyjemnością. Kolejny Hairy Tail to jest Squeaky. O Squeakim to już się tutaj rozgadałam naprawdę strasznie dużo. Bardzo dawno go zużyłam i co jest pewne, to że po prostu potrzebuję go, bo jednak właściwości helatujące ma nie do pobicia i też ze spokojem jest dla mnie takim stałym elementem pielęgnacji. Ponieważ wtedy, kiedy tylko czuję, że jest jakaś tutaj jakieś obciążenie, coś, że tutaj mi się osadziło na włosach, cyk, squeaky, no i już nie ma tego problemu. A dodatkowo mam wrażenie, że mi delikatnie rozjaśnia włosy po prostu przez zdejmowanie tych przeróżnych osadów i przez przeciwdziałanie ciemnieniu henny. A właśnie, jak pewnie widzicie, mam mega jasne włosy w porównaniu z tym, co było i nawet tutaj jest praktycznie blond. To jest akurat zasługa albo no nie zasługa tego, że już po prostu słońce zaszło i jest sztuczne światło, ale w ostatnich filmach po prostu widać, że te włosy są o wiele jaśniejsze. W końcu je mocniej rozjaśniłam. Rozjaśniałam oczywiście rozjaśniaczem Alpha Parf, ale strasznie tutaj wygląda to jedno pasmo na blond. Nie wiem, o co chodzi. Tu światło naprawdę robi jakiś taki dziwny efekt, no nieważne. Mi to nie przeszkadza, ale wygląda tak intrygująco. Przynajmniej tutaj w podglądzie, nie wiem jak dla Was. W każdym razie, no wreszcie mocno rozjaśnione są te włosy. Wprawdzie dalej, no dół jest nieco ciemniejszy od góry, ale już ten kontrast jest mniejszy, więc myślę, że jeszcze jedno rozjaśnianie tych tutaj od połowy do końcówek i mniej więcej się to wszystko zrówna. Tak czy siak te końcówki już też mają taki bardziej żywy kolor, który moim zdaniem bardziej mi pasuje, a wręcz ten kolor już jest ok, a ten po prostu sobie będę stopniowo przyciemniać kolejnymi na przykład warstwami henny. Hennuję teraz bez zakwaszania, więc ta henna mi się stopniowo zmywa, jak sobie dohennuję górę włosów. Okej, wracamy do zużyć. Tu jeszcze muszę przeciąć i wyskrobać. Proteinowa orchidea, też już nie wiem, które opakowanie, ale któreś z kolei. Jest to moja ulubiona proteinówka od Anwen i pomimo tego, że jest to wysokoporów, to na moich włosach się sprawdza świetnie. Jest to chyba najlepszy produkt, który mi się do tej pory wprasowywało pielęgnicą, a próbowałam już parę produktów. Liquid Gold też mi się bardzo dobrze wprasowuje, ale mam wrażenie, że proteinówki po prostu lepiej grają z pielęgnicą, że jakoś ten sprzęt, który tutaj robiłam już na kanale, takie pierwsze wrażenie unboxing, ale jeszcze ciągle testuję, po prostu proteinówki są stworzone do wprasowywania i takiego głębszego wtłaczania we włosy, stąd też właśnie takie wnioski. Na pewno jeszcze wrócę i tutaj widzę, że na razie są takie same pewniaki i klasyki, no na przykład też Nim, tu akurat ziółka z Sojatu i cały Nim został przeze mnie zużyty i to nawet chyba na Mateusza użyłam raz albo dwa taką malutką porcję, a głównie zużyłam na siebie, po prostu jako maseczki, peeling do skóry głowy. Tutaj na TikToku zawsze prezentuję, jak to robię i muszę sobie nowe opakowanie złapać i po prostu znowu pewnie coś tam nagrać, bo no jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów domowych, naturalnych na łupież i przetłuszczanie, które faktycznie działają. Nim jako substancja grzybobójcza, bakteriobójcza, taka działająca też długofalowo, no jest po prostu rewelacyjny. Można sobie zrobić taki mikropeeling skóry głowy, nawet tym, który nie jest bardzo ścierny i agresywny. Także jest super. Nim to jest jedno z moich ulubionych ziółek, także polecam. Okej, moja ukochana maska Merherek. To jest po prostu mój ulubiony produkt, mojej marki Hairy Tail Cosmetics. Nie wyobrażam sobie bez niego pielęgnacji, no i właśnie muszę sobie, podobnie jak Squeakiego, z powrotem dla siebie złapać. Dlaczego? Bo ta wysoka zawartość pantenolu na moje włosy działa po prostu zbawiennie, szczególnie po rozjaśnianiu. Naprawdę mam wrażenie, że te włosy z poziomu takiego odwodnionego po rozjaśnianiu, kiedy ta cała woda była wyciągnięta z włosów, ta łuska podniesiona, jak dostały Merhera, napiły się i po prostu od razu inne włosy. I to rozumiem. Tak powinno być. Zużyłam, słuchajcie, taką jedną saszetkę Hungry Hair. Chyba się zastanawiałam, czy to dać do jakiegoś filmu właśnie współpracowego z Hebe. W końcu nie dałam, ale no saszetka mi została i zużyłam. Naprawdę przyjemny zapach arbuzowy. Chyba to w ogóle zgodne to jest z TG.
emolientowo-humektantowe. No kurczę, porządny produkt. Jak potrzebujecie saszetek na wakacje, które pachną owocowo-wakacyjnie, to zdecydowanie arbuzowy. Nie testowałam innych, ale ten arbuz ma świetny zapach. Od razu wzięłam, bo lubię zapach arbuza, no i się nie rozczarowałam. Czy coś tu jeszcze włosowego mamy? Nie wiem, dlaczego tu jest w ogóle prawie pełna oatmi, nie wiem o co chodzi, ale odstawiam też, później będę wnikać. Okej, kazirodka, tak zwana kozieradka. Widzę, że tutaj w sklepie była jakąś ofiarą rozdarcia, także taka kozieradka w proszku, co ja z nią robiłam? A, dodawałam sobie do różnych ziół, blendowałam i po prostu jak jakieś zioła miały u mnie kontakt ze skórą głowy, to przy okazji kozieradka mi tam coś pomagała na porost, być może bardziej lub mniej, ale no zawsze warto sobie dosypać. Jeśli szukacie przepisu typowo na kozieradkę, to jest taka maska DIY z kozieradki na kanale, gdzie praktycznie samą kozieradkę blendujemy. Ja tam dałam z kasją, ale można samą i tworzyć taki trochę glutko budyń kozieradkowy. Zapach rosołu totalny, ale jeśli lubicie działanie kozieradki, no to nic lepszego naprawdę Was nie spotka od tej maski. Tu już w ogóle jest coś niewłosowego, muszę też sobie pomieszać. Okej, widzę tu jeszcze Ola Fleksiki. Takie po prostu saszetki kupiłam na Allegro, bo na pewno zapyta się skąd. Nie pamiętam ile kosztowały, ale to był ten Ola Fleks 1 i 2. No i jakoś tak po prostu zamówiłam i przyszły takie. Chciałam opakowanie całe. No teraz są w napiękne włosy, więc będę brała zero w tym takim płynie, z tym takim dzióbkiem, żeby sobie po prostu dodawać do innych produktów bazowych i sobie częściej stosować ten Ola Fleks. Ale tutaj jedynka, dwójka, jak ktoś potrzebuje na próbę, na test, czy po prostu chce sobie jednorazowo użyć, jak najbardziej taka opcja jest w porządku. Be My Baby, słuchajcie, też rozcięta, całkowicie zużyta. Jedna z moich ulubionych Anwenówek. Powiem Wam, że naprawdę ta trójka pierwsza kosmetyków Anwen się u mnie zmienia. I w tej czołówce są oczywiście Orchidea, tak jak tutaj za chwilę ją wyzeruję całkowicie. Jest Be My Baby, która naprawdę pachnie cudnie, po prostu mamba jak się patrzy. Dodatkowo jeszcze jest w tej czołówce akacja, zielona herbata i maska kokos glinka. Jeśli chodzi o, tutaj jeszcze miałam jakiś jeden produkt, który to był, o którym ja produkuję, tej śpiącej, Sleeping Beauty, to ona nie jest zdecydowanie w czołówce, co nie zmienia faktu, że też jest spoko, ale Be My Baby w tej czołówce i Orchidea zdecydowanie są. Super się ta maska, moim zdaniem sprawdzi maskoodżywka na niskoporach, ponieważ fantastycznie dodaje objętość, dodaje taką sypkość i jest pachówką, więc też jest bardzo, bardzo uniwersalna. A jeśli chodzi o Ola Fleks, patrzcie jeszcze, mam numer 3. W opakowaniu już takim, co jest ten numer 3, malutkim wprawdzie, ale jak na taki rozmiar to wydajny produkt, naprawdę na parę ładnych myć mi wystarczył i ta trójka zdecydowanie lepiej mi się sprawdza od chyba piątki, która jest w większym opakowaniu. O szamponie nie mówiąc, puszczę dalej, bo to jest po prostu dla mnie jakaś tragedia, nie sprawdza mi się szampon z Ola Fleksu w ogóle. Straszny oblepiacz, ciężki, zostawia po prostu zestrączkowane włosy. Nie, 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 to dla mnie nie jest dobre, ale trójka jest świetna. Więc jeśli bym miała wybierać między piątką a trójką, to na pewno trójka. Ta dwójka i jedynka z saszetki też są ok, no ale jeszcze ta zerówka najbardziej w sumie mnie kusi. Ok, już zbliżamy się, widzę, do końca, bo naprawdę nie takie wielkie jest to zużycie dzisiejsze. Merki, klasyk, żeby przedłużyć świeżość włosów w wersji szamponowej. Dla mnie to jest totalne przedłużenie świeżości, odbicie u nasady, odświeżenie włosów. Uwielbiam też mój stały produkt w moim arsenale. No, uwielbiam mieć większość moich hair detaili na stałe w pielęgnacji, a na pewno squeaky i merki w tej czołówce też są. Także w zasadzie wszystkie szampony moje muszę sobie zakupić we własnym sklepie, od siebie kupić, bo zużyłam po prostu. Teraz tylko kołosze jadę, bo tak jak Wam mówię, się porozwalały. W końcu zużyłam Wake It Up od Anwen, czyli mocniejszy szampon z tym enzymatycznym aspektem. Jeśli chodzi, zacznijmy od minusów może. Zapach mi nie za bardzo podszedł, bo jest taki
No nie wiem, niby kopiko, ale nie do końca. Takie trochę rozwodnione kopiko, więc nie do końca jest to mój zapach, ale działanie jest dla mnie bardzo, bardzo spoko. Jako taki oczyszczający szampon, który, wiecie co, dla mnie ten szampon nie jest rypaczem, on nie zostawia mi takich bardzo mocno oczyszczonych włosów. Wręcz jakbym nawet porównała ze Squeakim, to po Squeakim mam wrażenie bardziej oczyszczone włosy niż po tym szamponie, ale tutaj realnie faktycznie czuję działanie na skórę głowy, że jest bardzo odświeżona. Dla mnie za to wielki plus. Tylko pamiętajcie, żeby tutaj, słuchajcie, stosować się do tej instrukcji, jeśli chcecie osiągnąć pełnię działania, czyli masuj przez chwilę dokładnie, a zarazem delikatnie i zostaw na kilka minut. Czyli właśnie trzeba zostawić na trochę, jeśli chcecie wykorzystać pełnię tego działania enzymatycznego, czyli właśnie takiego oczyszczającego skórę głowy. Okej, jeszcze jedną saszetkę olaplexową znalazłam, ale to już powiedziałam, bo po prostu miałam ich chyba z 5 takich zestawów, jedynka, dwójka w saszetkach. Mieszałam w ogóle tę jedynkę z dwójką, bo jedna saszetka to dla mnie po prostu było za mało, a uznałam, jak zmieszam jedynkę z dwójką, no to będzie miało jakiś sens. I czy to jest wszystko do włosów? Słuchajcie, że jest to wszystko do włosów, co miałam Wam tutaj do pokazania. Bardzo dużo kosmetyków mam teraz otwartych, zużywam, w tym na przykład moje wcierki najnowsze, w tym na przykład Banfi, słuchajcie, bo lipiec to się kończy, sierpień to jest taki miesiąc z wcierką Banfi, także śledźcie profil na Instagramie wcierka Banfi i social media, przede wszystkim Instagram, ponieważ tam się będzie pokazywało bardzo dużo publikacji o wcierce Banfi, osoby, które od lat stosują, będą zdawać relacje i podsumowywać właśnie swoją przygodę z wcierką Banfi, trochę tak sobie, nie wiem, świętujemy, w sumie nie wiem, którą już rocznicę obecności Banfi w Polsce, muszę jeszcze tę historię sobie przypomnieć, jak to latami szło, ale już naprawdę parę ładnych lat Banfi jest w Polsce. Tak patrzę, to tu wokół siebie mam przeróżne kosmetyki, także, że tak powiem, na spokojnie. Ja sobie tu będę zużywać, zbierać te zużycia i później Wam raportować, czy jakieś właśnie takie wpadki produktowe. Najbardziej mi się nie sprawdził ten szampon z Olaplexu, to na spory minus, a z innych produktów na razie sobie nie przypominam jakiegoś takiego, który totalnie bym była na nie. Generalnie mi się sprawdza teraz bardzo dużo produktów, ale też bardzo dużo stosuję tych produktów z wyższej półki. Teraz trochę nawet takich bardziej fryzjerskich stosuję, typu na przykład Biopoint z Hebe, ale no te, które dzisiaj widzieliście, czyli Olaplex, Hery Taylor, Anven, no to są dla mnie już takie klasyki, które ciężko, żeby się nie sprawdzały, także no dziś bardzo eleganckie denko zużycia. Jeśli szukacie czegoś z kolei budżetowego, to na pewno ta linia Visplantis, Gift of Nature, to jest coś, co mogłabym polecić w takiej cenie nawet poniżej 10 zł, jeśli dobrze traficie, także dla każdego coś dobrego. Widzę, że mało rzeczy do skóry głowy było, jakiś wcierek i tak dalej, ale to dlatego, wiecie, że mam dalej 3 moje wcierki, właśnie Magic Mushrooms, Grasshoppera i Wasabi otwarte, mam co używać, mam 3 wcierki Banfi otwarte, mam prawie zużytą anyżową satwę kolejną, kozieradkę już zużyłam, więc no mam czego używać, więc na spokojnie za kolejne 3 miesiące myślę, że będzie bardzo wcierkowo wtedy, peelingowo i tak bardziej zróżnicowanie, no a w tych miesiącach takie oto zużycia były. Dajcie znać, co z tej selekcji wystosowaliście, jak się Wam sprawdziło. No i oczywiście dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, zostawcie suba, jeśli chcecie widzieć kolejne takie filmy. No po prostu YouTube Wam będzie wysyłał. Na przykład filmy o aloesie, nikomu się on nie pokazał, nie wiem czemu. Czemu ten aloes jest nacenzurowanym? Nie mam pojęcia. Także wiecie, lepiej kliknąć sobie ten dzwon i mieć to z głowy. Także wielkie dzięki raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!